Proszę Państwa... Tak podekscytowanego Darka Urbanowicza dawno nie widziałem. Ja stoję na baczność, drodzy Państwo, bo ja mamy w trzeciej stronie medalu super gościa. Maja Włoszczowska, drodzy Państwo, największa gwiazda polskiego kolarstwa, jeśli chodzi o kolarstwo górskie. Najbardziej utytułowana kolarka, wicemistrzyni olimpijska i to po dwakroć, prawda? Mistrzyni świata, mistrzyni Europy, etc., etc. No i proszę Państwa, i to co najważniejsze dziś. Triumfatorka Tour de Pologne amatorów w kategorii kobiet. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa dzisiaj. Naprawdę się kompletnie nie spodziewałam, bo niewiele mam czasu na jazdę rowerem ostatnio. Tymczasem okazuje się, że coś tam w nogach zostało. Wiadomo, że no, jestem u siebie na swoim terenie. Kibice byli tak niesamowici, że no, mimo, że planowałam jechać towarzysko, no to jak tak dopingują, no to trzeba coś od siebie dać i pokazać i pojechać szybciej. Więc no mega fajnie, super atmosfera na Tour de Pologne amatorów. Ponad 2000 osób na starcie, więc no mega, mega impreza. Zachęcam wszystkich do tego, żeby w niej wystartować przy kolejnej okazji. A wracając do początku, jak mnie przedstawiałeś, bardzo się cieszę, że powiedziałeś, że największa gwiazda kolarstwa górskiego, bo ogólnie kolarstwo to mam nadzieję, że już niedługo. Kasia Niewiadoma robi tak niesamowite wyniki. No przede wszystkim trzymajmy kciuki za dzisiejszą czasówkę. Szczerze to nie wiem, bo tu cały czas się czyli nie podejrzeć to, ale słabo bardzo z internetem, ale będziemy tylko wiedzieć, to oczywiście informować będziemy, bo Kasia Niewiadoma wiceliderką jest wyścigu. Więc dokładnie, jest... dzisiaj czasówka 22 km. Bodajże 40 sekund przewagi miała na Annemiek van Vleuten, no ale Annemiek jest mistrzynią olimpijską w jeździe indywidualnej na czas, więc ma czyje ataki odpierać. Maja, tak dzisiaj jechałaś na szosie, tak nie pomyślałaś przez pewien moment, a może ta szosa jeszcze? Nie, zupełnie nie. Ściganie już naprawdę mnie nie interesuje, bo to jest po prostu... Wypraszamy sobie, a dzisiaj? Ale tutaj jechałam towarzysko, a przy okazji wygrałam. Owszem, gdzieś tam, wiesz, mnie chwilę podkusiła, jednak jak się ścigasz zawodowo, to, no to jest to jednak pokonywanie bólu na każdym jednym starcie. To jest nieprawdopodobny wysiłek. Wiem, jak, co to znaczy. Niejednokrotnie to czułam i już mi wystarczy. Ale od czasu do czasu, owszem, zwłaszcza w takim towarzystwie jak tutaj w trakcie Tour de Pologne, towarzysko chętnie się pojawia. Maja, to zapytamy się ciebie o trasę, bo tutaj Sosnówka, Orlinek, te podjazdy za chwilę będą na nich kolarze zawodowi, którzy uczestniczą w drugim etapie Tour de Pologne, tej 80. edycji. Powiedz coś o przebiegu tej trasy, bo na tę Sosnówkę 4 razy się wspinałaś, a potem Orlinek na deser. Tam chyba też tutaj chyba stromo, co? Tak, ten ostatni podjazd naprawdę daje w kość. Myślę, że spora część zawodników z Tour de Pologne amatorów musiała prowadzić rowery już dzisiaj, no bo po czterokrotnym podjechaniu Sosnówki te strome podjazdy na koniec to już jest trudna rzecz. Natomiast całą trasę wszyscy chwalili, bardzo się wszystkim podobało. Ja się trochę tak obawiałam, że na rundach to może nuda, ale z drugiej strony to miało wielki plus taki, że cały czas się jechało w bardzo dużym peletonie. Cały czas na trasie byli ludzie i to było świetne. Na zawodowcach myślę, że Sosnówka wrażenia nie zrobi, jednak chyba dla zawodowego peletonu to nie jest aż tak stromy i długi podjazd, żeby tam się miało porwać. Ale meta już tutaj przez Karpacz i na Orlinek ma strome ścianki, więc na pewno będzie tasowanie i czekają nas bardzo duże emocje. Jak patrzyliśmy tak na tych kolarzy amatorów, to w pewnym momencie mieliśmy wrażenie, że to piekielnie mocny ten peleton amatorski jest. Oj tak, no tutaj mieliśmy pełen przekrój, bo jest bardzo dużo no można powiedzieć zawodników, owszem, no amatorów, ale ludzi trenujących na co dzień, szykujących się do tego startu. Słyszałam o tym, że niektórzy no, od początku roku mają specjalne diety, specjalnie przygotowują rowery tylko pod ten tutaj wyścig Tour de Pologne amatorów. Więc to ściganie z przodu było naprawdę na najwyższym poziomie, ale jest też duża grupa ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają pojechać towarzysko w dużej grupie pasjonatów kolarstwa, pasjonatów dwóch kółek, pokonać jakieś własne przeciwności, trudności, własne słabości, o tego słowa szukam. I tacy też zawodnicy są, więc mówię, atmosfera była fenomenalna i cieszę się, że mogłam wziąć udział w tej imprezie. Ale jak tak jechałaś po wygraną, to na pogaduchy nie było czasu z innymi uczestnikami rywalizacji. Ja nie jechałam po wygraną, więc... Ale jak się zorientowałaś, że jedziesz? Ja nie widziałam. Dowiedziałam się tutaj już godzinę po mecie. A
na trasie były pogaduchy, były chwile pogaduch z Darkiem Baranowskim. Owszem, krótkie, bo tempo faktycznie było dosyć mocne, ale były selfie, nagrałam nawet kilka storiesów, jeszcze ich nie wrzuciłam, ale mam. Dzwoniłam do mamy, czy na pewno mi poda bidon na górze na Sosnowce, jak zaczęło padać, bo się bałam, że zawinie się do domu. Więc było bardzo, bardzo towarzysko, ale jednocześnie cały czas mocnym tempem. No a przyznam, że na czwartym podjeździe pod Sosnówkę pojechałam mocno, bo oczywiście podkusiło mnie, już jest ony kombreli, mówię, a sonemu, no to przetrzymam koło, prawda? No i jak to mówimy w polskim kolarskim slangu, zgrillował mnie tam okrutnie, więc nie wiedziałam, czy już do Karpacza dojadę, ale udało się. Maju, ostatnio ścigałaś się na gravelu, dzisiaj na szosie. Trudno się przestawić i tak naprawdę czym to się różni, bo może nie każdy wie. Rower to jest rower. Zacznijmy od tego, dwa koła. Tak naprawdę pomiędzy gravelem a szosą jest nieduża różnica. Gravel to jest trochę taka szosa, tylko ma szersze opony, minimalnie inną geometrię i daje niesamowicie dużo wolności. No i właśnie Świeradów to był tak naprawdę jedyny wyścig obok Tour de Pologne Amatorów, który planowałam w tym roku wystartować. Eliminacja do Mistrzostw Świata, więc bardzo duża impreza. Mieliśmy zawodników i z Nowej Zelandii, z Australii, naprawdę z całego świata, więc świetna impreza w Świeradowie, ale dla mnie duża lekcja pokory, bo jednak jak się nie trenuje, jest się nieprzygotowanym i pojedzie się na 100 km w terenie, to trochę to boli i przyznam, że ostatnie 10 km... Kryzys. Oj, bomba, jak to mówimy kolarskim slangiem, przepotężna i już ledwo co się dotoczyłam do mety i cierpiałam przez kolejne 4 dni, jednak trenując regeneruje się też człowiek szybciej, więc teraz naprawdę zaczynam bardziej rozsądkowo podchodzić do tego, co robię. Maja, kolarstwo to jest trochę jak podróżowanie, właściwie nie trochę, nawet bardzo. Do tego wszystkiego wyścigi kolarskie, które pokazują okolice, jak Dolny Śląsk w tym przypadku, no to są piękne miejsca. Jakie ty masz te swoje miejsca na Dolnym Śląsku, gdybyś mogła zdradzić? Tak właśnie tutaj na Gravel Adventure chciałam powiedzieć, że bardzo wielu zawodników, którzy przyjechali w zeszłym roku, przyjechało ponownie, ponieważ tak im się podobała trasa. To było 100 km po górach izerskich, absolutnie genialnie. W miejscu i na rowery gravelowe, i na rowery górskie. Tam praktycznie nie przejeżdżamy przez asfalty, tylko cały czas jesteśmy na łonie natury, z daleka od ruchu samochodowego. Więc absolutnie przepięknie, zachęcam. No ja najbardziej lubię tutaj okolice Karpacza, Przesieki, Zachełmia, Michałowic, czyli Karkonosze i już takie bardziej górskie podjazdy. Jest tu zarówno... To jest zarówno świetny teren dla kolarzy szosowych, jak i dla kolarzy górskich. Mamy single tracki olbrzymy, moje ulubione, ale są i też łatwiejsze single tracki. Zaraz zamiedzą po polsko-czeskiej stronie w Świeradowie. Więc tutaj jest masa tras. Każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy jeździ na szosie, na gravelu, na rowerze górskim, czy na rowerze elektrycznym, które też są jak najbardziej okej. Otwierają góry dla tych, którzy nie mają jeszcze takiej formy, żeby o własnych siłach pojechać. Więc zachęcam do tego, zwłaszcza tutaj na moim terenie dookoła Jeleniej Góry jest co robić. Czyli można cię na bieżąco tutaj spotkać w czasie przejażdżek? Tak, jak najbardziej tak. Teraz mam mało czasu, więc jak już mam wolny czas, to wyskakuję na lokalne trasy, więc chyba najszybciej na Olbrzymach, bo tam mogę w godzinkę sobie sporo radości, że tak to określę, sprawić, ale też i właśnie na tych gravelowych trasach po Górze Kamienieckie i Świeradów. Więc śmiało, możemy robić selfie. Dzisiaj nawet na Tour de Pologne Amatorów robiliśmy selfie z kimś, więc tym bardziej na spokojnych przejażdżkach. A kusi taka turystyka rowerowa, wyprawowa? Coraz bardziej. Ja co prawda nie jestem fanką ultra, uważam, że trzeba szanować swoje zdrowie i takie wyścigi ultra, Wisła 1200, czy o, tutaj mamy pana, który przyjechał tak. Pomorską 500. Ale do dzisiaj jeszcze to wspomina. Który? To chyba nie jest dla mnie, ale takie bardziej kulturalne, że właśnie po 100 km dziennie, zmieniając codziennie lokalizację, właśnie nawet backpackingowo, to mnie coraz bardziej kusi, bo z roweru się najpiękniej ogląda świat, naprawdę. Ja uwielbiam góry, jeżdżę po wielu różnych zakątkach i samochodem jest to męczące zwiedzanie. Na rowerze mamy jednocześnie endorfiny z wysiłku fizycznego i nie męczy nas długa jazda samochodem, podziwiamy widoki, więc absolutnie zachęcam do tej formy zwiedzania świata. Maju, bardzo ci dziękujemy. Gratulujemy raz jeszcze, bo cieszymy się, że jesteś aktywna, dajesz przykład
no, wszem i wobec, że warto się ścigać, warto uczestniczyć w tego typu imprezach, jak choćby Tour de Pologne amatorów. Kończymy, bo zaczyna trochę kropić, a ty jesteś jeszcze, że tak powiem, w stroju kolarskim. Także uciekaj, oporządź się. Maja Włoszczowska była gościem w trzeciej stronie medalu. Gratulujemy raz jeszcze i mam nadzieję do rychłego usłyszenia.